Nasz dzisiejszy pacjent to Audi S3, przedliftowa 8V. Ostatnio montowaliśmy do tego gwindem TS, a tym razem czas na splitter i dyfuzor Maxton Design. Mamy do wyboru dwa splittery. Pokażemy Wam tutaj na szybko, jak to prezentuje się na jednym z nich. Za chwilę pokażemy drugi i jeden z nich będziemy niebawem montować. No i mamy dla porównania drugą wersję splittera. Zaraz się dowiecie, którą akurat wybrał nasz klient, kolega, i jedną z nich będziemy montować. Tutaj mamy pacjenta, dyfuzor Maxton Design do Audi S3 w sedanie przedlifta, tudzież do S-Line'a. I tutaj mamy jeszcze seryjny dyfuzor, który właśnie będzie zmieniany. I teraz tak, zaczynamy sobie od demontażu. Przyświecisz? Tutaj od tyłu, czyli odkręcamy tutaj dwa wkręty. Następnie wypinamy go tutaj z tego tylnego mocowania od spodu. I teraz po kolei, najlepiej bodajże od końca jednego sobie zacząć. Tutaj zaczęliśmy właśnie wypinać i teraz będziemy kolejno wypinać ten dyfuzor z mocowań. Od tego końca aż w drugą stronę, delikatnie. Jak nie wychodzi, to najlepiej jak druga osoba z tyłu jeszcze podważy te spinki, także idę pomagać. Seryjny dyfuzor mamy wypięty, dla porównania tak to wygląda. Może spróbujmy teraz przymierzyć nowy dyfuzor. Tutaj mamy, no w folii ochronnej jeszcze jest jak widać, ale mamy tutaj takie wypustki, które wchodzą w miejsca seryjnych mocowań. Natomiast one się nie zaklikują, bo nie mają tutaj, to nie jest odlew, więc nie mają tych zatrzasków. Najlepiej w kilku z nich dać jakiś wkręt, powiedzmy, który będzie blokował przed wysuwaniem. Natomiast jak przykręcimy to na dole, to na tyle on mocno siedzi, może zacznijmy to przymierzać, że nie wyskoczy nam nawet z tej góry, tak? Czyli tak, bierzemy w seryjne otworki, to ma się wsunąć. I on tu sobie wskoczy, natomiast od... O, teraz nam wszedł ładnie. Tutaj. Jeszcze oczywiście trzeba folię zdjąć, ale to tak na razie dla pokazania. I przytrzymaj go, natomiast od spodu tutaj, o, przykręcamy go. Ten akurat tutaj ma nawet w seryjnych mocowaniach miejsca i przykręcać można go tutaj też od spodu do tej listwy, co zaraz zaczniemy robić właśnie. Także podstawą jest przykręcić tutaj od spodu. Przykręcamy w kilku miejscach i tutaj na końcu. W tym aucie jest utrudniony dostęp do górnych, ale jak widać po dokręceniu tutaj na dole trzyma się to dobrze. Jeśli byście chcieli przykręcać dodatkowo tutaj, no to najlepiej zdjąć zderzak, bo tu jest bardzo mało miejsca, żeby tam dojść. Więc dokładnie od spodu, jeśli tu będziemy mieć dobrze przykręcony w tym miejscu, no to wiatr go nam nie wyciągnie, powiew powietrza od spodu, więc tu u góry jest wtedy solidnie. Czasem też pytacie, ile w dyfuzorze ma otwór na końcówki, aby dać jakieś większe, więc tutaj w S3 ma około 22 cm. Przyjmując, że seryjne końcówki mają około 19,5, no to myślę, że o maksymalnie to jest 21, co tu można wstawić, żeby nie topiło dyfuzora. Przyszedł czas na najfajniejszy moment przy montażu, czyli etap końcowy, ściąganie folii. Tak to mniej więcej wygląda. Przedni splitter w S3 również zamontowany. Jeśli chodzi o montaż przedniego splittera, to na naszym kanale macie ten montaż na przykładzie Audi A6 C7. To jest praktycznie to samo. Także zapraszamy na tamten filmik, jeśli chodzi o montaż przodu. S3 po montażu splittera i dyfuzora. Wcześniej, jak już wspomniałem, montowane było zawieszenie gwintowane MTS Technic, więc też siedzi fajniej. No i ten splitterek dodatkowo i dyfuzor dodały jeszcze troszkę zadziorności.
także zawieszenia, splittery i tym podobne bajery. Zapraszamy. Na razie, cześć.